bardzo niewiele osób ma zaszczyt pochwalić się tym tytułem, także no jest to spełnienie marzeń, tak jak powtarzałem, to jest spełnienie marzeń każdego siatkarza, który gra w jakimkolwiek klubie w Europie. Nam już nikt tego nie zabierze i to jest rewelacyjne uczucie. Jesteśmy przeszczęśliwi i myślę, że będziemy świętować jeszcze nie godzinę, a na pewno parę dni, bo to mówię, dopiero do nas dotrze, może jutro, może za dwa dni. Jest to wielkie osiągnięcie dla polskiej siatkówki i myślę, że powinniśmy być dumni, cały nasz kraj, za to, że no, polska drużyna wygrała Ligę Mistrzów. To był mecz o wszystko, to był finał Ligi Mistrzów, także wiedzieliśmy, że drużyna z Trentu miała bardzo dużo czasu, żeby się przygotować. Na pewno wiedzieliśmy, że będą świeżi, że będą w odpowiedniej dyspozycji fizycznej. Wiedzieliśmy, że musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę, żeby się im przeciwstawić i tak zrobiliśmy. Mieliśmy wymarzony start 2-0 dla nas w setach, aczkolwiek wiedzieliśmy, że drużyna z Trentino nie odpuści, będzie grała dalej agresywnie. Odpalili na zagrywce w tym trzecim secie i trochę nam się pokomplikowała gra, aczkolwiek no w czwartym secie już wyszliśmy skoncentrowani od początku do końca i zagraliśmy już swoją kędzierzyńską siatkówkę, którą już wszyscy myślę, że znają i wytrzymaliśmy, zwyciężyliśmy i jesteśmy zadowoleni naprawdę bardzo.